słuchajcie, witam Was na kanale Fishing ABC. Kręcimy vloga z bardzo takiego krótkiego wyjazdu nad jezioro Nykiel i jezioro Długie. Dopiero się rozpakowaliśmy. Helcia oczywiście już w łóżeczku leży, no bo mamy godzinę już 20, jeszcze kąpiel szybka. No co, no, mały pokoik z kuchnią, z łazienką, no to o tym nie będę już opowiadał, ale fajna cena, taka zachęcająca. Więc teraz co, no, kolacyjka, spanie, a jutro zwiedzimy sobie jeziorko w koło, zobaczymy klimacik jaki tam jest, rowerki. No ale najważniejsze ryby. I wiem, że one tam są, ale to jest wyjazd poglądowy, chcę to zobaczyć. No, zgadza się. No to słuchajcie, do zobaczenia, do jutra. No, po wczorajszej podróży i rozpakowaniu byliśmy o 20, wstaliśmy rano, śniadanko, szybko, lejciczka, chęcia. Pozdrawiamy. Jajciczkę z pomidorkiem i z krakowską na szybko zjemy sobie. I będziemy jeździć marynowek. Ja. I zapinę się marynowek. Dobrze i za chwilę po prostu ubierzemy się i na spacery. Dobrze, Helo, możesz rower. I jedziemy wzdłuż jeziorka Nykiel. No zobaczymy. Zobaczymy. Tata! Tata! Tata, a gdzie jest to jezioro? Tam. A gdzie jest jeszcze to jezioro? Jedno jeziorko jest tam, a drugie jest tam. Musimy sobie jeździć w kółeczko. Tak? Żółwik. Z kwatery idziemy teraz sobie ścieżką nad to jeziorko, też zobaczymy i trochę poopowiadamy, jestem ciekaw. Już piórko znalazłaś, Helcia? Tak, no co wam powiem, ogarnąć tutaj wszystko trzeba było rano, zabrać cały ekwipunek, bo to nie jest wyjście takie, bo jak Hela trzyma Oskarka, musimy sobie dać radę tu jakoś. Nie, Helcia? Trzymasz go? No to trzymaj. Co, jeziorko jest położone w zachodniej, północno-zachodniej części Olsztyna. Bodajże to jest koło osiedla Dudkowo. Jest bardzo dużo plaż, wypożyczalni rowerków wodnych. Chyba największa to jest plaża miejska. To teraz będziemy przechodzić przez ulicę, dosyć ruchliwą, więc nie będę nagrywał, bo muszę jednak kontrolować tutaj tele i ostatnio. Mamy jeziorko tam w tyłu, już mamy i zaraz tam będziemy. Jesteśmy już, zeszliśmy. No słuchajcie, no fajnie to wygląda. Ogólnie fa, bo nie ma zabawek. No ale są ławeczki, słuchajcie, to jest ogólnie dostępne. Tutaj mamy grilla też. To są takie plaże porozmieszczane nad tym jeziorkiem. Tam dalej wypożyczalnia, jeszcze niczyna. Helcia, daleko nie odchodź, proszę cię. Tam dalej leżeczki. I to wszystko darmowe. Można sobie zjechać, stanąć na parkingu, zejść. Tam widzę dalej już są wędkarze. To mnie najbardziej interesuje. Tam widzicie daleko, daleko widzę słupki. Z tego powodu to jest ładny sztuka piotra. No, idę tam ogarnąć, pochyla już mi tam uciekła trochę. No cóż, mogę powiedzieć tak, że jezioro Nykiel, to trzyma Oskarka.
Maksymalna głębokość jest bodajże 43 metry, średnia 10. Po 20-30 metrów od brzegu mamy już spadki na 3 metry, więc to jest typ jeziora ślawowego. Jezioro jest nazwane też jeziorem krzywym, bo jak wchodzicie sobie na mapę, będziecie sobie szukać, no to jest bardzo, bardzo dużo zatoczek, no i krzywe, one co chwilę się przewęża, rozszerza. No jest bardzo interesujące. Jak na dnie, kiedy spojrzycie, no to fajnie to wygląda, bo mamy żwirek. Żółty piaseczek i żwirek. Czyli jeżeli chodzi o sandacza, szczupaka i okonia, no to jest bardzo fajne łowisko. Karpie też są i to trzeba je znaleźć. To nie będzie łatwo. Na pewno jak otworzą już wypożyczalnię, to sobie z Helą na silniczku popływamy, poszukamy. Jest bardzo dużo. Tak, mamy tam też takie łódeczki z silnikiem. Sobie popłyniemy z Oskarkiem. Hela, nie chodź tam. Tam na razie nie. Przejdziemy się w koło i zobaczymy. No, idziemy sobie spacerkiem wzdłuż jeziorka. Chyba weźmiesz się Oskarka? No pewnie. Samochodów nie ma, tylko powolu. Hela, chwilę mam, żeby wam też nagrać, bo to wiadomo, no muszę cały czas tu kontrolować, co się dzieje. Tu chyba wykonali taki specjalny trakt, żeby też mogły samochody przejeżdżać, to też fajne. Wzdłuż jeziora, nie wiem, jak się to ciągnie, ale tak myślę, że będzie trochę kilometrów to w koło. To jest bardzo duże. No i fajnie, bo można co, rowerkami na piechotkę sobie chodzić. Dobra, idziemy, zobaczymy. No chcę dojść do następnej plaży, bo tam dalej to będzie plaża miejska. Co, Oskarka puściłaś? Oho, no dobra. To posłuchajcie. To idziemy dalej. Zobaczymy, co nas tam spotka. No, idziemy dalej. Hela już po 2 kilometrach, trochę zmęczona. Uciekła mi na barana. Mówi, tata na barana, tak? No, idziemy dalej. Co, już się zmęczyłaś? Niemożliwe. Niby zaraz jak zejdzie, zobaczy zabawki, zjeżdżalnie, to od razu powera dostaniesz, Helcia. No, a idziemy cały czas tą ścieżką. Są fajne takie, co, jakiś kawałek zjazdy, małe zatoczki, też dla wędkarzy, aż prawie niewidoczne zejścia i mała plażyczka za tymi drzewami. O, tu mamy taką jedną, widać, że gdzieś tam wędkarze uwielbiają tu przesiadywać. No, nawet już dużo razy rozpalany został tu grill i ognisko. Teraz idziemy sobie tutaj. O. No schodzimy tutaj, zaraz zobaczymy. Mamy. Możemy tam do wody zejść. No wody nie, ale tu zejdziemy. Nie. O, słuchajcie. Następna taka ma urokliwe miejsce na wędkowanie. Słuchajcie, zobaczcie się sami. Troszeczkę z dala właśnie od tych wszystkich marzeń. Jak deszką popływamy, to poszukamy może jakieś drzewa, kłody leżące dalej. To jest bardzo duże, one się przewęża, rozszerza, ale fajnie. No i woda czysta. Czyściu. No, ja chcę, to ja się napiję, nic nie wiem. Wszystkie zwierzęta tu sobie jemy. Dobra, to na razie. No i przeszliśmy sobie parę kilometrów, chyba ze 3, parę.
około 3 km przeszliśmy, no i ta polska rzeczywistość jest taka, że fajnie zrobiony trakcik, żeby sobie iść spacerkiem na rowerkach. No i nagle brama. Brama, teren prywatny i trzeba wrócić się, przejść, żeby dalej sobie spacerować. No to jest polska rzeczywistość i wszędzie się da spotykamy. Miam, miam. Hela, teraz co? Po śniadanku, po spacerku troszeczkę zjemy sobie. Znaczy zjemy jakiś danio, tatuś wafelka. Ja wafelka, ty gumę. Ja gumę? To daj mi teraz gumę. To ty wafelka jest. No. Tata, odpoczynek? I chwila odpoczynku. Masz, Helcia? No widzę właśnie. Takiego dużego? No. I następna zatoczka, ławeczka i sobie siedzimy. Na razie. Gdzie język pokazuje? Hela przed chwilą coś wymyśliła. No Hela, tutaj. No. Gumę, gumę do ducia, do ciacie, no i gumę tak. I co jest dalej? I wtedy się podają do zmiany. Do zamierzania? No i co wtedy? No i to zamarzło. No. No i mamy lodę gumową? Nie. Lody gumowe mamy? Nie. A co? Wtedy się tak puści, wtedy tędy. Aha, dobra. Nie wiem, słuchajcie, jakiś nowy przepis, Hela tutaj wam opowiedziała, więc spróbujcie. Szybka instrukcja. Gumy moczone w jogurcie i zamrożone. Czyli guma mrożona. Nie wiem, nawet dobra, zrobię. No i po spacerku zrobiliśmy łącznie jakieś 4,5 km z Helcią. Helcia już z powrotem mówi nogi bolą. No. Ale zaraz obiadek sobie zjemy. Jeszcze przed obiadkiem. Żartujesz? Żarty. Ty tyle nabuchałaś? No. Ale super. No, Oskar też wymęczony. O. Sobie leży. Oskar, pipusia pilnujesz? No, nawet już nie wiem. Ja też troszeczkę. Ale fajny spacerek. Słońca nie było, sami widzieliście. Podeszliśmy do jednego wędkarza, ale nie chciał, żebym nagrywał. No, jak to woli. Troszeczkę z nim porozmawiałem. No, tam miał płoteczki, okonie. Jakiegoś jednego karasia. No, tak delikatnie wędkarzka, widać tam jakieś. Bez zanęty sobie taki starszy pan siedział. Na pewno zna bardzo dobrze, to za dużo nie chciał też mówić, jak to każdy wędkarz gdzieś tam ma swoje tajemnice. No ale jak tylko zaczął padać deszczyk, jak przestanie padać, to wybierzemy się na tą motoróweczkę z małym silnikiem i spróbujemy opłynąć. No, jakieś 5 godzin nam to zajmie. Pokażę, ma fajne miejsca karpiowe na tym jeziorku, więc kto chętny, to będzie mógł przyjechać sobie i nawet na dziko namiot ustawić, bo tam zaraz jak się podpłynie, to poszukamy jakiegoś fajnego miejsca, żebyście wiedzieli. Spróbuję oznaczyć też mapę, na mapie te miejsca, abyście po prostu mogli sobie w ciemno przyjechać i sobie powędkować. No to co, kawka. O, trochę coś słodkiego, bo kalorie poleciały w dół. Więc do zobaczenia.